witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj mistrz drugiego planu, jaka to melodia. Moi drodzy, ponownie zanurzamy się w internet. Chociaż nie zanurzamy się głęboko. Bo program Jaka to Melodia zna większość z nas. Tak, to ten program, gdzie po małej informacji prowadzącego Roberta Jankowskiego po jednej nutce ludzie odgadują tytuł piosenki. Jak Albani? Dobrze. Właśnie tak to wygląda. Skupmy się jednak na widowni, bo właśnie tam wyrosła wielka gwiazda, która zalała mojego Facebooka. Przed wami mistrz drugiego planu. Kawałek do tańca. Dobrze. Poparzeni kawałek. Ja bym go bardziej nazwał koneserem, bo jak widzicie, docenia wiedzę zawodników. Aby nie było, ta widownia jest opłacona, co widać po osobach, które siedzą obok niego. Chińczyk, tu Chinka, którzy pewnie połowy słów nie rozumieją, no ale po co, są tam tylko odklaskania. A między nimi nasz bohater, jak powiedziałem, prawdziwy koneser. Ten film z 7 lutego zobaczyło prawie 1 000 000 osób. Ale to nie koniec. Jeden skład widowni nagrywa kilka odcinków z rzędu, więc to była tylko kwestia czasu, aż nasz mistrz się pojawi i pojawił się. Nie dał nam długo czekać. Uwielbiam ją. Ten koleś nie przyszedł tu dla pieniędzy. On tu przyszedł dla przyjemności, a kasę możliwe, że wydał na piguły i przez to w jego głowie wygląda to trochę inaczej. I trzeba mu przyznać jeszcze jedno, świetnie się rusza, przez co można tu dodać dowolną muzykę. Mam pewność, że ten koleś jest z siebie bardzo zadowolony. Narzekajmy ponownie na Jaśka. Podobno koty to towarzysze życia w domu, ale na przykładzie Jaspera można to rozszerzyć do jazdy na nartach. To kot, który pracuje na swoje wyżywienie, jest psem wśród kotów, a do tego jest piękny. A Jasiek nie chce go ponownie oskarżać, że tylko śpi i je, a w przerwach sra pod kuwetą i sika na łóżko. O tym już wiemy. Nie chcę też wymuszać, aby chodził ze mną na narty. Jest zwierzęciem domowym, więc niech pomaga w domowych sprawach, na przykład w podłączeniu telewizora. Yeah, go ahead, pull it through. Thanks, bud. Kto wie, może sam jeszcze ten kabel podłączy. Yeah, go ahead, pull it through. Thanks, bud. To jest właśnie idealny koci przyjaciel. Ucz się, Jasie. Teraz film, który dostałem na mojego Facebooka od Mariusza. Film o postanowieniach noworocznych. Minęły prawie 2 miesiące od Sylwestra. Właśnie wtedy stawiamy sobie cel na nowy rok. Najbardziej pospolity. Będę chodzić na siłownię i będę trzymać się diety. Piękne plany. A tak to wygląda kilka tygodni później. To się nazywa gastrofaza, która może i po programie złapie naszego kolegę. A cała ta wyżera to też koszmar kardiologa. Spoko, do diety można wrócić w kolejny poniedziałek, w kolejnym miesiącu albo w kolejnym roku. To smutny przykład, ale mam nadzieję, mam pewność, że wy trzymacie się swoich postanowień. To tyle w tym poszukiwaczu. Pewne filmy jak zawsze masz w opisie. Jeżeli ci się podobało, proszę cię, zostaw lajka, komentarz. No i oczywiście, jeżeli jesteś nową osobą, subskrybuj. Widzimy się codziennie na Facebooku, na którego zapraszam. Instagram, Snap, grupa. Tam się lepiej integrujemy. No i oczywiście widzimy się na YouTubie już w sobotę. Hej, od teraz na koniec moich odcinków po mojej gadaninie będą bonusy, krótkie filmiki, tak jak ten.